Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem przechodzimy na łowce i na łowce robimy dokładnie to samo co na wojowniku, czyli przebieranko i potem lochy. Dostaliśmy dzisiaj bonusowy, w sensie ja to nagrałem w sobotę, wy to pewnie oglądacie w niedzielę, więc w sobotę dostaliśmy bonusowy level z kalendarza, także też fajnie, zawsze to tam jakieś dodatkowe statystyki na itemkach. I tak, teraz mi się przypomniało, że nie mam ulepszonej jakości przedmiotu znalezionej, więc musimy to szybko zrobić. Miałem to zrobić przed odcinkiem i zapomniałem, ale dobra, tu już mamy jeden itemek. O, zobaczcie. No już mi dają właśnie po 40 statystyk, pewnie z tą ulepszoną jakością będzie jeszcze więcej. Nie będziemy ich tutaj na razie brać, no bo bez tej ulepszonej jakości to mnie średnio interesuje. Tylko no daliby, o dobra, jest ulepszona jakość, dobra, stąd już mamy dwa i teraz tu, o tutaj mamy już, także okej, na szczęście długo nam to nie zajęło, więc tak, będziemy się cali przebierać, no jak widzicie tutaj mi itemki dają po 40, podejrzewam, że 45 statystyk będzie jak założymy ulepszoną właśnie jakość przedmiotu. Tutaj jeszcze dzisiaj mi czarny gemik duży wyleciał, więc bardzo fajnie, no już mam tak naprawdę 3 te gemy, ale tych salek mamy sporo, już ich mamy 14, więc no tych gemów przydało już by się troszkę podropić, jeszcze tutaj ten na HP bym na pewno zamienił, no i potem byśmy zobaczyli, jak to by wychodziło. Ale okej, dobra, przechodzimy do przebierania, nie będziemy tutaj przedłużać. Potki sobie wczoraj poszukałem, mam jak widzicie na prawie pół roku wszystkie. Chciałem jeszcze na dłużej to mieć po to, aby później jakby golda nie marnować, w tym sensie, że może ja zacznę od zbrojowni, bo też bronie by mi się przydały. Ile to daje w ogóle? 36, dobra, zobaczmy jak ile będą dawały nowe. O, i już mamy broń, no runka słabsza, bo 19%, tu mamy 21, ale fajny rozrzut, plus 16 średnich. Wydaje mi się, że jak najbardziej możemy tymczasowo wziąć, a dalej będziemy myśleć, jakby tutaj coś innego nam poleciało. To na wszystkie cechy. Więc tak jak mówię, no po to tych potek się kupuje na niższym poziomie więcej, aby później jakby, bo one z levelem drożeją, nie? I potem jest tak, już mamy punkty życia 5%, spoko. Potem jest tak, że po prostu te potki, nie opłaca się ich kupować, bo więcej golda marnujemy, tak jak kupujemy na bieżąco. Więc dobrze, jeszcze nawet ja to i tak za późno zrobiłem, można by to jeszcze na niższym poziomie je pokupować na długo i potem już mieć po prostu spokój, nawet jak one podrożeją i tego golda się na pewno zaoszczędzi. Oczywiście to są takie pierdółki, na które normalnie gracze nie będą zwracali uwagi, ja też na to zbytnio nie zwracam uwagi, ale można tak robić, także tutaj jeszcze sobie pewnie przedłużę, zobaczcie, znowu punkty życia 5%, jeszcze jeden itemek i jesteśmy w domu, no zapowiada się spoko, ale zobaczymy, może tego jednego itemku właśnie nam będzie ciężko znaleźć. Dobra, mamy broń, mamy pasek i buty, czyli jeszcze trzy itemki po lewej stronie, mamy znowu jakąś broń i ta broń no jest gorsza, ale może tutaj dla zwiadowcy będzie dokładnie 126, zobaczcie, no tutaj na pewno po zmianie tych broni 13 piętro ruszymy, tu w ogóle muszę level dodać, bo nie dodałem, nie wiem czemu, tego golda mam odłożonego na przebieranie. Okej, okay, także mówię, no jak jeszcze tutaj poza epickim weekendem podejrzewam, że sobie tych potek jeszcze poszukam, ale zobaczymy jak to wyjdzie, poczekajcie, czy ja mam to? Dobra, mam to wszystko. Szukamy dalej, no i mamy klatę znowu, więc tak naprawdę jeszcze rękawice, no powiem wam, że w porównaniu do odcinka z wojownika, gdzie tam jednak się pomęczyliśmy trochę nad tym przebieraniem, to tutaj idzie bardzo sprawnie, no zostały nam tak naprawdę rękawice, no i jeszcze z dwie bronie by wypadało wydropić, aby tutaj 4-4, a nie, on ma dobry hełm akurat, aby tutaj wymienić tym towarzyszom, no bo to jest jednak dosyć istotne. Okej, już mamy jedną broń, albo wojownik, albo magna zainteresuje, dokładnie, magnam wyleciał, więc spoko, plus 104, no ja tutaj te bronie są zaniedbane dosyć, no bo ja im nie szukam zwykłych klasów, ja już tutaj wolę poczekać na epic i kolejna broń, zobaczcie, a to jest na wszystkie cechy niestety. Ale dobra, wiecie co, wyjmiemy ją, zobaczymy ile da w ogóle średnich, jeżeli by to była broń, nie, to jest niestety dla maga, więc okej, rozmontowanko, nie ma sensu, jakby poleciała dla wojownika i dała sporo średnich, to jeszcze bym się zastanawiał, czy ją nie wymienić, mamy hełmik, ale słaba runa, więc nas nie obchodzi, no te rękawice teraz na trzy cechy i tak naprawdę to by było na tyle, mamy jakieś buciki, ale buciki nas nie interesują, ile one dają, 306, więc temu możemy podmienić. Pamiętamy, że jak dajemy ze sklepu itemek, który wygląda jak dla wojownika, jest na zręczność, to po prostu jak damy na Barbara, to się zamienia na siłę, bo wiem, że niektórzy mi pisali, że źle daje itemki, bo nie te statystyki, a to tak oczywiście nie działa. Oj, nie chciałem tutaj szukać w ogóle, ale dobra, no skoro już nam coś wypadło, to spoko. Runka oczywiście mierna, ale na razie nas to nie interesuje. No tu
Niestety, a mogłem zobaczyć, czy to w sumie dla wojownika. No tak samo jak właśnie na wojowniku tym naszym na W40, tak samo tutaj na razie nie będę się napinał o itemki dla właśnie towarzyszy jeszcze. Głównie się tu skupimy na sobie, ewentualnie na tym wojowniku i tak jak mówię, no bronię im pozmieniamy i będzie tak naprawdę spoko. Dobra, mamy jakieś rękawice, łączna odporność 10%, jak najbardziej spoko. Dobra, więc tak, tutaj robimy cyk, tu robimy cyk. Podmieniamy i co więcej, itemki mamy dobre, tutaj już mamy wszystko, więc dobra, więc teraz gabinet magii, brakuje nam jeszcze talizmanu i pierścionka i no talizman już mamy i oczywiście, żeby to było na punkty życia. Tak więc zobaczcie, że bardzo szybko nam to przebieranie idzie, bardzo sprawnie, jestem aż sam zdziwiony, no ale jak już te 5% na życie dropi, to już jest takie pewne, że nie mamy takich wahań, że wiecie, może nam się trafić 4%, to jednak już to dosyć szybko idzie to przebieranie, a już nie wspominam o tym, jak musimy się tutaj przebierać, gdy mamy po prostu tych run tyle, że nam dropi tam po 10%, to wystarczą dwa itemki na punkty życia, tak jak mamy zresztą na wojowniku i na, w sensie na berserku i na paladynie, i te runki bardzo szybko znajdujemy. Także jestem zadowolony. No jeszcze tutaj, żeby nawet najlepiej pierścionek i od razu na punkty życia i jesteśmy w domu. No i jeszcze wrócimy tam tej broni, poszukamy, tak? No bo ta broń temu wojownikowi by jednak przydało się ją zmienić. Punkty życia 6% i tutaj, więc okej, wymieniamy. Jak najbardziej spoko, odzysk klejnotu, pyk, cyk i dobra, i co tutaj więcej, tu mamy jakąś łączną odporność i także możemy podmienić, bo on ma tutaj ten itemek dosyć słaby, miejsce na klejnot. Okej, czyli szukamy jeszcze pierścionka i szukamy jeszcze jakiejś broni później dla właśnie wojownika. No mam nadzieję, jest pierścionek, premia do PD, no runki teraz to nas zbytnio nie obchodzą, jak już mamy te 15% punktów życia, to jest jak najbardziej okej. Dobra, miejsca nie mamy, więc musimy to zrobić tak, tutaj odzysk klejnotu, tutaj odzysk klejnotu i tutaj odzysk, dokładnie, teraz na chwilę wymienimy, temu damy tutaj to i temu damy to, okej, na razie zamienimy, żeby było tak. I lecimy do zbrojowni, szukamy jeszcze jakiejś broni. No jest jakiś hełmik na wszystkie cechy. W sumie to chyba nie będę już nic sprawdzał tutaj z tych epików. Chociaż no kusi, wiadomo. Ale jednak chyba już tutaj nic nie będę zbytnio sprawdzał. No w sumie na 3 cechy to możemy kupić ze 2, może 3 itemki. To będzie do kibla, to już nie będziemy musieli szukać tam później. No tą broń, o jest jakaś broń, dobra, na 3 cechy. Fajna bardzo runa, no ale zobaczcie, rozrzut kiepski. Ale dobra, wsadzimy ją do kibla i oby dla wojownika. Jest, dla wojownika, super. Więc i plus 128, no dokładnie. Rozrzut nie taki super wcale, ale dobra, mamy wszystko tak naprawdę, co chcielibyśmy mieć. Więc dobra, to im podmienimy. A, jeszcze znajdziemy sobie, tak jak mówiłem, ze 2 itemki na 3 cechy, żeby mieć do kibla, to już przy okazji, to już taki tak naprawdę nasz tutaj, no to daje punkty życia, to możemy mu w sumie podmienić, żeby już było, taki nasz kaprys, żeby po prostu tam przez kolejne dni, jeszcze sobie pewnie jutro tutaj coś poszukam właśnie na... żeby potem przez kolejne dni nie marnować większej ilości grzybów, żeby szukać do kibla, bo teraz jak mamy tą większą szansę, to wypada to wykorzystać. Dobra, no jeszcze jeden, jakiś na 3 cechy, byle jaki, na przykład ten, dokładnie. I spoko, wymieniamy i tak naprawdę, którą mamy minutę? 8 minutę, a my już jesteśmy po przebieraniu. Co tutaj chce wiedźma? Wiedźma chce rękawice. My rękawic dzisiaj nie mamy, ale na pewno jakieś lochy zrobimy, więc do kowala tak, że nie będziemy tego rozmontowywać, tylko sobie zrobimy tak. Oni są poulepszani, oczywiście trzeba im tutaj teraz zaczarować itemki. Co nam tutaj jest? Dodatkowe piwo to mamy na tym. To na pewno nie czarujemy, no to na pewno musimy, to nas nie obchodzi, to nas obchodzi, to nas interesuje, to nie bardzo i to nie bardzo. Zapytacie, dlaczego tego nie czaruję, bo to po prostu jest głównie podmisja, ja to mam zaczarowane w secie właśnie podmisję, więc dlatego tego nie czaruję. Dobra, no temu trzeba rękawice i broń, temu trzeba broń. I okej, i tak naprawdę jesteśmy gotowi, jeszcze tutaj sobie poulepszamy, spróbujemy wszystko razy 5, nie wiem czy mi się to uda, powinno, bo z tego co pamiętam to tak właśnie miałem ulepszone, ale zobaczymy, no na wojowniku mi się niestety nie udało, ale tam miałem o wiele mniej surowcy niż tutaj zgromadzonych, tu cyk razy 5, tu cyk razy 5, tu razy 5 i tu jeszcze razy 5. Dobra, git, zobaczmy czy nam się tutaj wszystko poulepszało, no jeszcze mamy jakieś surki, więc jeszcze możemy w zasadzie coś co nam daje najwięcej, czyli powiedzmy
4-4. No broń, jesteśmy jeszcze w stanie zaczarować, w sensie zaczarować, ulepszyć. I okej, tak naprawdę jeżeli chodzi o przebieranko to tyle. I lecimy w lochy. Tutaj mniej więcej mam obraz, ile mogę pocisnąć. Spróbujemy sobie portal zrobić, no niestety nie udało się. Na pewno by tam coś pomogło. No i dobra, tego smoldera powinniśmy zrobić. Jestem praktycznie pewien, że on powinien paść, bo tutaj mam obraz, bo tam wczoraj Sonic ładnie poleciał swoją drogą. O, dokładnie padł. Wczoraj Sonic 330 wbił swoją drogą, już ma tutaj prawie 331, więc mam mniej więcej obraz, jakie on ma lochy i myślę, że my możemy bardzo podobne zrobić, dlatego też właśnie tak to wygląda. No i kto tutaj teraz jest? Upiorny jeźdźca, chyba go raczej nie machnę jeszcze, chociaż tam no, machnąłem, zobaczcie. Dobra, super. I tutaj co? I tutaj jest zwiadowca, którego też pewnie machnę. Oj, to nie byłem świadom, że tak to pójdzie. No i dobra, mamy Vala Raukara, który też padł. Wow, zobaczcie, brak miejsca w plecaku, dobra. Rękawice do kociołka, bardzo drogie swoją drogą. No i tutaj mamy jakieś itemki, zobaczmy, tu jest na zręczność, ale chyba jak podmienimy, to powinno być... A nie, to też na zręczność? Jak to działa? W sensie, a nie, bo to nie jest ten itemek, dobra, nieistotny, sprawdzimy temu. Plus 28, więc możemy jak najbardziej podmienić. Pyk, dobra. No to na razie zostawimy, ale pewnie pójdzie do sprzedania. I jak to, czy my tutaj mamy te 15? Mamy jeszcze dla pewności. No i dobra, mamy Uruka Urksiego, którego może jakbym się kilka razy odrodził, to też bym pocisnął, ale pewności nie mam, szczerze mówiąc. No to jest wojownik i z tego co pamiętam, to ja się na nim męczyłem na około tam 340-50 poziomie na wojowniku. No tu jesteśmy jednak łowcą demonów. Ale no, chyba nie ma sensu, nie ma co go klikać. Tutaj, tą meduzę, czy ja jestem w stanie przeklikać? Nie, nie ma opcji. To jest mag. Tego maga powinienem, tak jak sami widzicie, co chwilę bliska próba i nie chcę paść. Dobra, padł i mamy 327 poziom, dosyć szybko. Mamy też coś dla wojownika. 424, więc słabe, na razie zostawimy. Dalej mamy... Snape'a. Snape wydaje mi się, że też dokładnie powinien paść. No za dużo expa nam tutaj nie dają, ale okej, plus 31, więc też możemy podmienić przy okazji. No sami widzicie, że oni tutaj jeszcze się sami przebierają, póki jeszcze te lochy jakoś sprawnie idą, to ich właśnie tutaj tak naprawdę przebieramy tak o. No i teraz mamy dwójka wybrańców, no i Ron. No i to jest znowu mag i on już tutaj chyba nas zablokuje na dłuższy okres czasu, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale zobaczymy, no tutaj do połowy to jest mag, z jakim uschodzimy. No i to jest mag, więc cudów tutaj nie zrobimy. Także okej, no na razie go lejemy. Z tego co wiem, właśnie na tym stanęli inni. Także jest jak najbardziej okej. No dobra, mamy Thora, on padł po dwóch grzybach. Spoko. Nie będziemy tego oczywiście rozmontowywać. Tym sobie damy level jeszcze tutaj za pamięci. Pyk. Dobra, w sumie tego levela mogę nie dawać, bo jeżeli oglądaliście wczorajszy filmik z aktualizacją, to teraz pachołki mają być levelowane automatycznie bez użycia golda, więc ja teraz trochę tego golda marnuję, no ale na poczet dzisiejszych lochów, zanim jeszcze ta aktualizacja wejdzie, no to sobie popróbujemy. W sensie, no, poklikamy, żeby oni byli na maksa, tak jakby ulepszeni. No tu mamy Odyna, ale ten Odyn nie jest zbytnio chętny, aby paść. I okej, mamy Gurołaza. Ten Gurołaz już przed przebraniem miewał bliskie próby. Dosyć bliskie, powiedzmy. Tak więc wydaje mi się, że on dzisiaj powinien paść. Wydaje mi się, że tutaj ze 3 odrodzenia, no coś nam akurat zlagowało na ten moment. No, dawaj. Okej, odlagowało. Mam nadzieję, że go tutaj nie pokonaliśmy. No nie, dokładnie, niepokonany. No tak myślę, że za 3 odrodzenia i on powinien paść, przynajmniej taką mam nadzieję. No ale oczywiście zobaczymy, jak to wyjdzie. No mówię, no tutaj tak naprawdę no, schodziliśmy mu do około 1/3 HP jeszcze przed przebraniem. Także no w teorii powinien on tutaj nam jakoś fajnie nam odblokować drogę i dać troszeczkę expa. No ten Esteros daje dosyć dużo w porównaniu do innych lochów, więc fajnie by go było pokonać. Dokładnie, pokonaliśmy go i to sobie akurat możemy obejrzeć, bo to wydaje mi się, że mogłoby być ciekawe. Poczekajcie, w ogóle tutaj byśmy mogli w zasadzie wszystko obejrzeć, bo ja też o tym zapominam, ale dobra. Jedno odrodzenie, zabraliśmy mu około 1/3. Drugie odrodzenie,
Znowu tak gdzieś mniej więcej, 1/3 powiedzmy. No i teraz już go zabiliśmy ledwo, bo ledwo, ale padł. Mamy jakiś itemek na zręczność, ale on nas nie obchodzi zbytnio. No i co? No będziemy musieli tutaj te itemki, powiedzmy, tego i tego sprzedać niestety. Ale spoko, dobra. Dalej. Tutaj sobie wam pokażę jeszcze tego tora, myślę, że nie ma co. Z tymi magami myślę, że to będzie ciekawe, bo tutaj się, wiadomo, nie odrodzimy. Także dobra, no tutaj krytyki mocne, 16 milionów, 17 milionów. No te kryty myślę, że podziałały. Podejrzewam, że przy tym tutaj psyriuszu będzie dokładnie tak samo. No tu pierwszy hitek dosyć słaby, ale wydaje mi się, że 11, 17. No takie pół na pół, ale on też tutaj nas jakoś mocno nie bije, więc też wcale taki trudny do zdobycia nie był, no ale zobaczę, że 100 milionów expa tylko. Tych myślę, że nie będziemy sprawdzać, bo to też padło dosyć szybko. Dobra, i co my teraz mamy tutaj? Mamy maga, no okej, okay, no tego maga, no to jednak no tu 15 milionów z 52 mu zostawiliśmy, więc coś tam mu robimy, jakieś tam obrażenia powiedzmy, ale chyba jednak go niestety nie machniemy. No gdybyśmy byli berkiem, to byśmy się cieszyli, że to jest mag, ale tutaj niestety jako już jesteśmy wowcą, no to ten mag nas, podejrzewam, że zablokuje tutaj na dłużej. No tamte 15 milionów to była fajna próba, ale wydaje mi się, że to taki mag, z jaki możemy na ten moment wycisnąć. Także chyba nie ma co, mamy jeszcze strefę mroku do zrobienia, także nie ma co na niego tutaj tracić czasu. Mamy prawie 328 level, no dobra. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Tornado, z tego co wiem, z 25 tornad mogę pocisnąć, także po prostu tutaj lecimy. Też golda pewnie jakiegoś tam dostaniemy, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay, padł. No kolejny wojownik też padł, no i nie mamy miejsca, to będzie akurat nasz problem dzisiaj z tym miejscem. Poczekajcie, bo my jeszcze tu mamy 3 miejsca do rozmontowania, o tym zapomniałem, ale to jeszcze może jakby to 13 piętro padło, to wtedy ewentualnie. No i dobra, mamy 328 level, tak więc spoko. Brak miejsca w plecaku, dobra, no to znowu musimy posprzedać. No to jest, wiem, że tutaj tak samo ten problem mam, który miałem z na wojowniku, że ten skarbiec mam na 9, więc muszę go tutaj ulepszyć, aby te itemki móc sobie jakby odkładać, żeby właśnie do wiedźmy czy tam gdzieś. I druga sprawa, ja tutaj się gdzieś, nie wiem, zagubiłem w akcji i mam wehikuł tylko na drugim poziomie. Nie mam pojęcia, czemu tak się stało. Nawet na wojowniku mam go tam chyba na 6. Także jak tutaj to serce mi się skończy, no to będę musiał ten wehikuł sobie poskracać tam przynajmniej do 6, do powiedzmy 7, może nawet do 8. Zobaczę, jak to tam czasowo wygląda. Dobra, no znowu pełny plecak, znowu sprzedajemy. A tutaj ich możemy ulepszyć za pamięci, pyk, pyk i pyk, dobra. I lecimy dalej, mamy Lawo Pluja, też szybko padł, 398, no zaraz to 400 tornado, wydaje mi się, że pykniemy. Wściekła Dusza dokładnie też padła, Rasłoń też padł, no i mamy 400, są jakieś rękawice, więc możemy od razu do wiedźmy, to możemy sprzedać. I dobra, lecimy dalej, no i 400 pokonane, więc spoko. Jest Małżon, jest ten, no jakiś tam inny, nieważne. Kolejny pokonany, no tak z tego co pamiętam do 414 albo 415 możemy tutaj lecieć, albo dalej, zobaczymy, no bo Hemoridor polecieliśmy dalej z tego co się orientuje niż mogliśmy, więc wydaje mi się, że możemy tutaj, musisz poczekać trochę dłużej, myślałem, że miejsca nie mamy, a teraz nie mamy, super. No to jest takie trochę męczące, ale okej, okay, dobra, lecimy dalej. 412, 413, no też tam widziałem bliską próbę, to jest zwiadowca, więc także powinien paść dokładnie. No i mamy 414, czyli mamy wojownika. No ale on też padł, okej, okay, no to lecimy dalej. Myślę, że tutaj mamy 100 milionów. Jak my tutaj ze statami stoimy? Tu możemy dodać 3 i będziemy sobie teraz lecieć w HP, ale tak zostawimy z 30 milionów w razie czego na ulepszenie ich. No i dobra, no może na tym tornadzie 329 byśmy wbili. No to jest kolejny wojownik niestety, ale dobra, on też nam tutaj odblokował drogę do kolejnych przeciwników. Pyk, no i dobra, i próbujemy dalej, padają dosyć szybko, kolejny. No tutaj była fala takich, którzy nie byli wojownikami, więc to akurat na plus. No i dobra, i może to 329 level z samego tego tornada byśmy wbili, to by było naprawdę super. Okej, okay, kolejny padł. Nie mam miejsca, czy co jest? Nie, miejsce mam, nie wiem czemu.
Dobra, kolejny padł i mamy 329, okej, okay, zobaczcie, bardzo to tornado ładnie idzie. No to jest właśnie plus tego, że się przebraliśmy, bo tutaj te itemki nam dawały, sami widzieliście, dosyć sporo. I właśnie dzięki temu, że tutaj przebraliśmy się, to możemy dalej pocisnąć, aniżeli właśnie tam inni na naszym levelu, bo z tego co wiem się nie przebierali. Więc to też na pewno tam nam dało dosyć sporo. Okej, okay, kolejny pad. Mam wrażenie, że ten łowca, jeżeli chodzi o właśnie tych wojowników w tornadzie, to dosyć łatwo ich pokonuje. No ale zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie dalej. Kolejny wojownik, tym razem, okej, okay, nieważne. Znowu padł i znowu wojownik. No tutaj wycisnę jak najwięcej, ile mogę, przed wejściem do tego 13 piętra. 13 piętro mamy na pierwszym poziomie. Son, z tego co wiem, zrobił na piąte. Więc to jest no naprawdę bardzo duże expa, ale zobaczymy, czy my też będziemy mieć takie szczęście. No, pachołką bronię poprzebieraliśmy, więc w teorii... No ten czarny gem też nam dzisiaj z rana poleciał, czarny, duży, to też nam na pewno sporo dał w broń, który wsadziliśmy sobie. No i dobra, no ten żywiołak widzę, że już tutaj praktycznie mu nie schodzimy nisko. Więc dobra, więc na razie chyba tutaj koniec, okej, okay. Tutaj mamy jakiś łuczek jeszcze do sprzedania, możemy jeszcze trochę w to HP dać, tak naprawdę, raz, dwa, okej, okay. Teraz będziemy lecieć stówkę w zręczność, ale na razie oczywiście tego golda zostawimy dla ewentualnie pachołków i dobra, no i mamy licho piekielne. To jest wojownik, więc on tutaj dokładnie powinien dosyć szybko paść. I mamy coś dla na maga, plus 8, więc nie za wiele, także rozmontowanko leci. I kolejny, to jest mag. Z tym magiem tutaj przed przebraniem na pewno by były kłopoty. Zresztą nawet 330, nawet z tym pierwszym były kłopoty przed przebraniem, to tak swoją drogą. Poczekajcie, to nam daje 35, ale to ma punkty życia i jak to, czy jest sens wymieniać? Prawdę mówiąc nie wiem. No 35 niby sporo stada, ale znowu 4% do HP. No dobra, może na razie się wstrzymamy, na razie rozmontujemy i lecimy dalej. Teraz mamy kogo? Teraz mamy wojownika. Już mamy 330 poziom, więc tak naprawdę założenie na odcinek zostało wykonane, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o dobicie może nawet 331. Jeszcze tutaj dzisiaj na koncie nie robiliśmy misji ani nic. Specjalnie to zostawiam pod to, aby właśnie wbić jak najwyższy level przed robieniem tej awki. To by na pewno było przyjemne. No musimy go pokonać, no tutaj jeżeli Son doszedł do piątego przeciwnika, no to i my powinniśmy także do piątego dojść. Tylko tutaj kwestia jakiegoś szczęścia większego. No tam 4 miliony sami widzieliście. Także myślę, no jeżeli Son, nie przebierając się praktycznie wcale, dokładnie pokonał, no to i my powinniśmy. I dobra, mamy tutaj 14, łączna odporność, no nie, chyba też nas na razie nie interesuje, za mało daje po prostu, żeby tam jeszcze zmieniać. No i dobra, i mamy kołka Van Helsinga i to jest mag. No i zobaczymy, no jeżeli on go pokonał, no to i my powinniśmy, standardowa śpiewka. Ale zobaczymy, jak to tutaj po prostu nam wyjdzie z tym kołkiem. Kołek Van Helsing, no mag, no to my tutaj jeżeli chodzi o odrodzenia, no to się nie pobawimy. Ale jeżeli tutaj chodzi o jakieś, można powiedzieć, krytyki czy coś. Oczywiście te walki wam popokazuję tam za chwilkę, jak to wszystko wyglądało. Głównie tutaj tego przedostatniego, bo myślę, że to by było dość ciekawe. No i tego, kurczę, przydałoby się machnąć, no ale zobaczmy, jak to nam wyjdzie. No myślę, że jest dosyć spora szansa, żeby go pokonać, ale... No zobaczymy, no poklikamy, no tak naprawdę skoro on go pokonał, to myślę, że i my powinniśmy. No tutaj co chwilę, no z tych 47 milionów mu zostaje po 10, no ale to mówię, no jakieś krytyki, padł, dobra, 331 level, super, walka się zapisała, mam nadzieję, mamy coś dla wojownika na siłę, plus 42, więc jak najbardziej mu to podmienimy. Pyk, pyk, dobra. I okej, okay, może sobie najpierw obejrzymy tutaj. To chyba jest to, dokładnie. Tutaj wojownik mu zabrał, no nie za wiele, 94, no mag nawet sporo, 77 Kunegunda. No i Kunegunda mu tu zabrała 27. I czy my tutaj się odrodziliśmy? Poczekajcie, bo ja nie pamiętam, jak to działało. Jak kliknę pomin, to chyba są odrodzenia, ale tu chyba ani razu się nie odrodziliśmy z tego co widzę. Dobra, mamy wróżka i wróżkowi tak, wojownik zabrał no sporo, 9 milionów. Tutaj miał 33 i ten mu zabrał 13, więc też dosyć dużo. No i tutaj Kunegunda 5 i 3, czyli 8.
No i my tutaj mu 12 zbiliśmy, z tego co widzę. Same krytyki, zobaczcie, jeszcze mu tutaj taka mała ilość HP została. Dobra, no i mamy Dymika. Dymikowi tak, 112 milionów, ten mu zabrał tylko 7. Ten mu zabrał 12, 93 i teraz tak, Kunegunda mu zabrała 20, tam chyba 4, o ile dobrze policzyłem. No i dobra, i spróbuj, zobaczmy. A, tutaj się pewnie odrodziliśmy, więc powinienem kliknąć pomin. 67 milionów ma, pierwsze odrodzenie. Zabraliśmy mu tylko 17, więc ciekawe. Kolejny raz, drugie odrodzenie, zabraliśmy mu, no już tutaj... Zabraliśmy mu 30, tam chyba 3, o ile dobrze widziałem. No i teraz, czyli dwa razy się odrodziliśmy i został pokonany. Dobra, i teraz tego kołka, tego jestem dosyć ciekawy, dosyć mocno. 47 milionów, Barbar mu zabrał tylko 7, Mag mu zabrał milion. No i tutaj jakiś krytyk, no to 10 milionów, to nawet nieźle. No i ta mu zabrała tutaj 6, tutaj 8, 14. No i my tutaj zwykły hitek, potem krytyk dosyć mocny, 8 milionów niecałe i teraz ponad 8 milionów, no i też pokonany, więc spoko, jak najbardziej na plus. Tutaj mi się warta skończyła, więc od razu machniemy na godzinkę kolejną. Dobra, no i co my tutaj jeszcze możemy podziałać? Nie wiem, prawdę mówiąc. Tutaj to 13 by się przydało do 6 na 10, wtedy byśmy Esteros, a pierwsze dwa w Esterosie w mroku są tak naprawdę darmowym expem, więc fajnie by go było tutaj jeszcze pocisnąć. No i to jest wojownik, więc nie wiem, czy my tego wojownika nie jesteśmy w stanie przeklikać, jakbyśmy się tam... Dokładnie, nie ma problemu, od razu oglądamy. Komendant Koma, ile my już tu mamy? Prawie pół godziny. Komendant Koma, no ten mu zabrał 7, ten mu nawet sporo, już mi się nie chce liczyć, 104 miliony Kunegunda, no i ta mu zabrała, zobaczcie jak dużo, i to która próba, tam piąta, więc, czy tam nawet chyba to druga była, więc tutaj Kunegunda robotę zrobiła, także okej, dodajemy im poziom, pyk, 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 a już nie mam golda, to szkoda. Ale tutaj Magusiowi plus 16 możemy podmienić, bo runki nie ma wcale w tych swoich rękawicach jakiejś bardzo mocnej. Dobra, no i co my tutaj mamy dalej? Podłego liczy krupę, to jest zwiadowca. No jeżeli jego byśmy jeszcze pokonali, to myślę, że to by było za dużo, że za dużo dzisiaj tutaj chcemy. Ale mimo wszystko, no tam 16 milionów. No kurde, no ten łowca jakby się tam odrodził z 5 razy, co jest oczywiście możliwe, to myślę, że by była szansa pokonania tutaj właśnie tego liczy krupy, ale czy jest na to szansa? No tam znowu 17 milionów, no tutaj tak naprawdę chyba siódmy to jest Mago, ile dobrze pamiętam, chociaż pewności nie mam, tutaj mam zawsze problemy z tymi przeciwnikami, ale no jak sami widzicie, jakoś to tutaj leci, na tym łowce, jakoś te lochy idą, można powiedzieć. Do 2000 powiedzmy, do 2000 to już jest i tak ostatni loch, już nie będziemy zaglądać do tornada, bo myślę, że nie ma sensu, i tak to już tam za wiele nie wyciśniemy. Do tych lochów w strefie świata też myślę, że nie ma sensu zaglądać, bo na razie tam nic nie podziałamy, więc do 2000 sobie tutaj temu liczy krupie zjedziemy. Jeżeli chodzi właśnie o próby, może jakaś fajna nam się trafi, jeżeli nie, no to trudno. I będziemy kończyć ten odcinek, więc dosyć duży progres tak naprawdę. No liczyłem na 330, wbiliśmy 331, więc jest naprawdę to co chcieliśmy, to osiągnęliśmy, można by powiedzieć. No i teraz jesteśmy bodajże top 2 łowcą demonów, o ile się nie mylę. Wskoczyliśmy na taki poziom, więc jak najbardziej super. Zobaczymy, czy tam jeszcze Dafuk coś podziała z naszej gildii, bo on był do tej pory top 2 łowcą, teraz jest top 3. No ale dobra, no zobaczymy. No jeszcze tego, kurde, mam chrapkę na tego liczy krupę. Mam nadzieję, że... No mówię, no tu wystarczą, mi się wydaje, 4 odrodzenia z naszej strony i liczy krupa by padł. No 4 odrodzenia to już 3, to jest takie coś, że dosyć jeszcze łatwo to, powiedzmy, wyciągnąć jak się klika. 4 i w górę, no to już jest dosyć ciężko. Ale myślę, że właśnie takie 4 to by wystarczyły, aby tutaj pokonać tego właśnie liczy krupę. Zapomniałem wam w ogóle walki z górołazem, teraz mi się przypomniało, że już zacząłem to tornado i tam gdzieś zginęła ta walka niestety. No ale mówię, no ten górołaz to tam wcale nie był mocny przeciwnik jak na ten poziom, więc i tak nie miało to sensu oglądania. Bo jednak na tym levelu już powinniśmy go, już podejrzewam, że nawet te 5 leveli wcześniej powinniśmy go pokonać. Bo to jednak no, na łowcy byłoby to możliwe. No okej, jeszcze 30 prób, jeżeli się nie uda, no to trudno.
Będziemy musieli się z tym pogodzić i może coś tam w urodzinki jeszcze podziałamy, chociaż w urodzinki wydaje mi się, że bardziej chcę się skupić na Wojowniku oraz na Berserku, ale to jeszcze oczywiście zobaczymy. No dobra, nie udało się niestety. Także spoko, ile my tutaj mamy expa? Mamy pół levela, więc wbiliśmy dzisiaj, mieliśmy 326 i dosłownie tam początek, kawałeczek paseczka, więc wbiliśmy tak naprawdę 5,5 poziomu, więc wydaje mi się, że jest to jak najbardziej spoko wynik. Oni są tutaj poulepszani, ten nie jest, ale nie mam golda, to go tam później, chociaż nie, już w sumie go nie będę ulepszał, już to olejemy, bo i tak jak ma wejść ta aktualizacja, to się sam ulepszy. I co, no i tak wyglądają moje lochy na ten moment, więc wydaje mi się, że jest ok. Jak to wygląda pod względem tutaj trufel nas doganiał, tak naprawdę z levelem, aczkolwiek no już teraz mu ładnie żeśmy odjechali, no i tutaj Dafug ma 329, prawie 330 i tyle tak naprawdę z łowców, więc na top 2 się tutaj łowców wbiliśmy, więc ok, no zobaczymy jak tu Dafug podziała, tak naprawdę on tylko nam może zagrozić. Więc wydaje mi się, że nie wygląda to wcale tak źle. Jeżeli chodzi o pety, jesteśmy na drugiej pozycji. Tutaj Cmoszka już od paru dni siedzi na pierwszej, więc ładnie leci też od nas. Generalnie tutaj w top 10 petów sporo od nas jest z naszej gildii, więc spoko. I co? Może sobie jeszcze na koniec zmienimy wygląd itemków, bo w sumie i tak tych itemów już przez dłuższy czas nie będę ruszał, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc okej, może tutaj sobie pozmieniamy na taki złoty secik, jak miałem wcześniej. Skoro już było, no to niech będzie. Tutaj sobie weźmiemy to, tu sobie weźmiemy to, to czy to? Może na razie to, potem ewentualnie zmienię. Ta broń mi się bardzo podoba, o, dokładnie ta, jest strasznie ładna. Buty mamy dobre, czy my chcemy te buty, czy my chcemy z tego? Nie, no te sobie weźmiemy, więc rękawice też zmienimy. To sobie zmienimy też na to i tutaj hełmik na to. Okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić kciuka w górę. Możecie tutaj, poczekajcie, a może jeszcze sobie porobimy jakieś arenki, żeby popróbować jakiś, jak tam ten nasz nowy secik się sprawuje. No tutaj pokonany, spróbujemy tutaj zwiadowcy, no też pokonany, 3 pozycje w rankingu. Maga też bez większych problemów. Tutaj Pitbull. Spróbujemy Cina, bo to jednak Berek, no ledwo, bo ledwo, ale pokonany. Tutaj Cyk, no też pokonany, więc okej, no jakoś to czyścimy, no ten secik mamy świeżutki, więc swoje to robi mimo wszystko. Tutaj Pyk, no i dobra, mamy 10 na 10, które jesteśmy w sali chwały na czwartej pozycji, więc nieźle. Okej, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić standardowo kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijać na Discorda dla widzów, który jest w przypiętym komentarzu. I tyle, ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć!